Siema widzowie, to znowu ja. Jedziemy dzisiaj na zawody do Poznania. Startujemy w zawodach w Blitzu, są to mistrzostwa Polski. Nie mamy zrobionej wagi. Jestem przed wami legenda polskiego jiu-jitsu, ma jeszcze kilogram do zrobienia. Najgroźniejszy biały pas w Polsce. Ja jestem najgroźniejszym niebieskim pasem. Ja mam jeszcze 200 gram tylko do zrobienia, także... Ale jeszcze tylko kilogram, tak? Bierzemy ze sobą wagę, także... Będziemy się sprawdzać. Jaka taktyka na walki? Nie wiem w sumie. Wjechać w nogi i poddać. 4 walki, 4 poddania. Ja też mam 4 walki i ja mam zamiar pokazać zapasy. No mam zamiar też obalić, kontrolować. Jak się uda to poddać, jak nie to nie. No i też wygrać 4 waleczki i tyle. Zaczynamy zabawę. Ja na szczęście nie muszę robić tyle wagi. Z rana miałam tak z 200 gram za dużo, ale po prostu już nic nie jem. O, może to się jeszcze zjem. I będzie git. Mój chłopak jest tylko taki zwariowany i robi na jiu-jitsu wagę. No nie dobra, muszę, na co mam zrobić? Jest za dużo. Kurde, nie umie trzymać diety i tak to wygląda. Nie bierzcie przykładu z niego. Nie bierzcie. Jesteśmy na pięknym poznańskim rynku. No, na budowie. Wszędzie są tutaj budowy, ale właśnie czekamy na hej na u Koziołku. Jest godzina 12, ja walczę o 16, Mikołaj walczy o 18, także mamy jeszcze chwilę czasu. Mikołaj jeszcze rozwiewa. Ja to jestem już tak zestresowana, jak nie wiem czemu nawet sobie, tylko zaraz, do rodzicu. Ale mi już tak spiło nogi w ogóle. Ale zaraz pewnie jak będę się rozgrzewać, to już git będzie. No za godzinkę jakoś walczę, także trzymajcie kciuki. Ja właśnie się zważyłam, za godzinę walczę. Ja super, mogę w końcu sobie zjeść. Piję sobie odżywkę białkową z płatkami. I co, jest fajnie. A więc zrobię wam tutaj małego lektora do tych zawodów. Pierwsza walka to wiadomo, trzeba się wczuć najpierw. Było dużo zapasów, udało mi się obalić jakimś koślawym biodrem, ale ważne, że udało. Ogólnie tutaj daję wam tylko takie wycinki, bo wszystkie walki trwały po 6 minut i byłoby to strasznie nudne. Tutaj przeszłam sobie gardę i miałam za to 3 punkty, wcześniej za obalenie 2. I tą walkę wygrałam 5-2. W sumie nie wiem, za co tamta miała dziewczyna 2 punkty. Prawdopodobnie za to, że ja byłam pasywna i chyba jej tam dodali punkty. Nie wiem, tak szczerze, te zawody na jiu-jitsu z każdymi zawodami mnie zaskakują. Tutaj ona próbowała zapiąć mi jakąś uciskówkę z dołu, której ja w sumie sama nie znam. No i tak się skończyła ta walka. Do przodu jedziemy dalej. Mikołaj, za godzinę możesz się zmarzyć. Biedny chłop, skurzony. Walka numer 2. Nagranie niestety w gorszej jakości, bo mojemu kamerzyście nie pozwolili nagrywać tam na dole, ale na szczęście przeciwniczka podesłała mi wideo. Tutaj to ja nie wiem, co zrobiłam. Chciałam obalić, jakoś wyhaczyć. Finalnie wylądowałam na plecach. Ale udało mi się fajnie tutaj wpiąć po nogę, po taktarowa. Udało mi się sweepnąć. No i próbowałam poddać, ale coś mi to nie szło. Podczas tej walki 2 razy aż próbowałam urwać tą nogę, ale że ja z reguły nie jestem osobą, która poddaje na walkach, no to niestety nie udało mi się to, ale próbowałam. Za to tutaj udało mi się rzucić fajne bioderko, z którego jestem zadowolona. Pod koniec odwaliłam jeszcze jakąś głupotę, bo dałam się sweepnąć, ale na szczęście tylko na chwilę, więc moja przeciwniczka nie dostała za to punktów. No i tą walkę wygrałam tylko przewagą. Walka półfinałowa, o dziwo tymi dwoma nie zajechałam się, mam całkiem dobrą kondycję myślę. No i tutaj znowu zapasy, dużo zapasów.
udało mi się ściągnąć moją przeciwniczkę do ziemi i próbowałam tutaj przejść do żółwia, dostałam 2 punkty za obalenie. Zajęłam pozycję boczną, a następnie udało mi się wejść za plecy. Próbowałam dusić za pleców, ale nie starczyło już czasu i wygrałam półfinał 9-0 na punkty. Jeszcze ostatnia walka, jedziemy. Teraz się przygotowuję na wojnę, ponieważ to finał. Pewnie będzie najtrudniejsza walka, ale wygram ją. A więc witamy w finale. Jak zwykle walka rozpoczęła się zapasami i z tego obalenia jestem bardzo zadowolona, bo widać, że treningi w wrestlingu przynoszą efekty. Udało mi się zająć pozycję boczną, później wylądowałyśmy w półgardzie i nawet próbowałam zapiąć tam trójkąt rękami i o dziwo znów tutaj przepisy mnie zdziwiły, ponieważ nie wiedziałam, że gdy wypadniemy za matę z pozycją kończącą, to dostajemy 2 punkty. I zaczynamy od nowa ze stójki. Mnie to osobiście zdziwiło, może ktoś z was również tego nie wiedział. Tutaj trochę też zepsułam, ale naprawiłam sytuację. Udało mi się wyłapać nogę i próbowałam wejść za plecy. Nadal szukałam tego duszenia trójkątnego rękami, ale nie wchodziło i tak skończył się finał. Brawo! Walka? 47 jakoś. Za godzinę? No. Szczęśliwy chłop, w końcu może zjeść się napić. A więc tak, ja właśnie skończyłam swoje walki i teraz mistrz białych pasów się kraje. Spójrzmy na tą piękną rozgrzewkę. Ogólnie podsumowując moje walki, jestem z siebie bardzo zadowolona. Wygrałam wszystkie walki na punkty, że jest mega dobrze, będę sobie teraz jeść troszeczkę. Powiem wam, że niestety nie mogę dzisiaj zrobić jakiegoś wielkiego cheat day'a, ponieważ za 2 tygodnie startuję na kolejnych zawodach. Na MMA Polska, na które również muszę zrobić wagę. W ogóle nic mi nie jest, nie mam trochę kolana poobdzierane, łokcie. Tak w ogóle nie mówiłam tego na vlogu, ale we wtorek sobie wybiłam palec. Mam nawet jeszcze trochę spuchnięty. Trochę mnie boli, ale ogólnie jakimś sobie nic się nie stało, także zdecydowanie jest to dzisiaj mój dzień. Fajnie, mega się cieszę, bo o dziwo naprawdę bardzo się stresowałam tymi zawodami. Straszną sobie presję narzuciłam, że muszę wygrać. No i się udało. Wjeżdżasz, Mikołaj, wjeżdżasz czy wjeżdżasz? Robisz swoje i tyle. Od razu, wiesz, od razu presję za kark, od razu ciągniesz ten. Żeby poczuł od razu, co nie, że nie będzie łatwo. Stresuję się bardziej niż przed swoimi walkami, jak on walczy. Masakra. Jeszcze on jest chory, on jeszcze 2 dni temu zdychał na gorączkę. Proszę, żeby wygrał, bo ja umieram tutaj ze stresu. Wygra to. Wygra to na pewno. Dobrze. Dobrze! Daj się. Zajebiście. Dobra, już jest jego, już jest jego. Nie, tylko żeby mu plecy nie pchnął, żeby mu plecy nie pchnął, dobra. Tak, ma tylko to. Tak, balacha. Środkę oddaj. Zdjęcka? Kurwa. Ale dobrze. Chodź może stąd, nie pokazuj po sobie, że masz taką dętkę. Idziemy. Chodź do szatni jakiejś. Powiedz, co się stało? Stało się tak. Do drugiej walki wyszedłem bez świadomości. Przegrałem. Zżygałem się. Przepraszam, zapomniałem, że to jest family friendly kanał. Prawie się przewróciłem na twarz, schodząc z maty. Prawie się pożygałem na macie. Poddał mnie ziomek, nie wiem w sumie nawet czym. O nie, sorry, ziomek. Nie. Za swoje usprawiedliwienie powiem, że jestem bardzo chory od tygodnia. No, to prawda.
Ale przynajmniej pierwszą wygrałem. Przynajmniej bez... nie prawie pierwsza w pizdę, pierwsza, druga. Nie pierwsza w pizdę. Widziałam już na jednym macie rozgrywkowej, no, już ciężko było z tobą. No, nawet ci się nie chciało ruszać, co? Tylko zrobiłem tak dosłownie dwie minuty rozgrzewki, a miałem pompę. No, oni nie byli wcale mocni, nie? Dlatego trzeba dbać o swoje zdrówko. No, uważać na siebie, nosić czapkę, kurteczkę, a nie w bluzach chodzić. No. Tak właśnie wyglądały nasze zawody. Ja jestem z siebie bardzo zadowolona. Ja też jestem z siebie dumny. No i co? Jedziemy do domku za 2 tygodnie kolejne zawody, także tak naprawdę nie robię nawet żadnej przerwy od treningów, pojedzie jak wracam na matę. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał, zobaczyliście trochę jak wyglądają takie zawody. Zapraszam was też na mojego Instagrama, na którym bardziej relacjonuję moje codzienne życie. Wbijajcie. Jak wam się film podobał, zostawcie suba i do następnego, do zobaczenia.